No, witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj długo oczekiwany gość, Janusz. Janusz 67, już ma taką ksywkę Janusz 67 z tego powodu, że ma 67 lat. Ale co roku będziemy tą ksywkę zmieniać? Następny roku będzie Janusz 68, tak. I aż tak dojdziemy Janusz 100 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej będziemy liczyć. No i dzisiaj zrobimy sobie klateczkę i bicepsik. Klateczkę, bicepsik. Pokażemy też troszeczkę techniki. A więc będziecie mogli się co nieco nauczyć. Latamy dzisiaj na przedtreningówce z Januszem. Przedtreningówka jest... Pokażę tą przedtreningówkę. Jak kogoś interesuje, Janusz też przyjął, ale połowę łyżeczki, żeby go nie rozniosło. Jest to liczpiana, 5%, 51-50. Na tej przedtreningówce dzisiaj latamy. I co? Troszeczkę techniki, to po pierwsze, ciężar nie za duży. Technika przede wszystkim, czucie mięśniowe, no i zobaczymy, jak będzie nam szło. Ja też będę trenował z Januszem, bo już miałem jedną sesję wcześniej z podopiecznym, ale specjalnie nie trenowałem, siłę zostawiłem, bo wiedziałem, że Janusz przyjedzie. Zobaczycie też, jaką formę zrobił, ile straciliśmy, ile zredukowaliśmy. 11 kg. 11 kg już zredukowaliśmy. Pokażę Wam, jaka była forma na samym początku, jak Janusz zaczął ze mną współpracę. Jaka forma jest aktualnie, kiedy już można powiedzieć, że jesteśmy blisko tej finalnej formy, ale rozważamy start za 5 miesięcy w męskiej sylwetce 50+, kategoria 50+, męska sylwetka, federacja NAVA. Rozważamy start, zobaczymy, jak to będzie. Ten podopieczny, który wcześniej ze mną trenował, Steven, już widzieliście go na kanale, Janusz miał okazję go teraz poznać. On będzie startował na 100% w męskiej sylwetce w klasie plus 50 i możliwe, że Janusz do niego dołączy. Coś mi się przypomniało, bo taki jeden gościu... Jak właśnie 67, to się zapomina. Tak, to nie doskona sobie. Jeden gościu taki jest na YouTube, nie będę mówił, co to jest za kanał, żeby nie reklamować, ani nie hejtować. To jest zawodnik, ten gościu. I on mówił, że w wieku 50 lat, bez środków dopingujących, to co najwyżej można siedzieć w kanapie z pilotem w ręku i czytać gazetę. No to... Tutaj chciałbym się zwrócić do tego człowieka, bo nie wiem, że o nim mówię. To jest Janusz, 67 lat. Janusz, powiedz, jak często siedzisz przed telewizorem z pilotem i czytasz gazetę? Okazyjnie. Oglądam wiadomości sportowe i mecze. Ale z reguły trenujesz, spędzasz czas na siłowni. To jest w tej chwili moje życie. No. Także nie 50, ale 67 lat. I cały czas ciężko. Ciężko trenować. Tylko brać przykład. Tutaj co jest bardzo istotne, że przed ramię musi iść w pionie. I tak jak mówiłem na Dragski, Janusz akurat tego się jeszcze uczy, bo wcześniej troszeczkę to popełnialiśmy ten błąd, a więc to są złe nawyki wyłamywania na Dragski. Więc na Dragski tak nie może być wyłamany, dokładnie, musi prosto iść. Przed ramię musi iść w pionie. Z tego powodu, że jeżeli opuścisz, łopatki muszą być ściągnięte, klatka do przodu, jak najbardziej wypychasz klatkę do przodu, łopatki ściągnięte, tak, i pchasz barki w tył, żeby klatka przejmowała całą pracę. Wtedy już przy pozycji, jeszcze przesuń się troszeczkę po prostu, tak. Już przy tej pozycji, kiedy klatka jest wypięta do góry, ściągasz, podnosisz, przekładasz ciężar w tą stronę, cały czas klatka do góry, barki ściągnięte, łopatki ściągnięte i opuszczasz. Tak, i górę, do samej klatki. Staramy się nadgarstki trzymać niewłamane, bardzo ładnie. To jest ten problem, dlaczego Janusz czasami wyłamuje, a więc ma ten zły nawyk, ponieważ miał złamane w tym miejscu, co widać. Nadgarstek powinien być cały czas ustawiony w ten sposób, a Janusz stara się go wyłamać. Możliwe, że po prostu trzyma się tak po złamaniu, tak? I dlatego ten nawyk masz taki. W tą stronę dokładnie tak samo, ale nie może być tak. No. A nie może być, tylko musi być prosto, więc tak się siły rozchodzą.
podchodzę do ruchu w ten sposób. Więc nie tak, to tak już podchodzę do ruchu, a więc później. Ściągam łopatki, wypycham klatkę i to już jest podejście do ruchu. I tak ściągam sztangę. I tej pozycji już nie zmieniam. Odcinek lędźwiowy leży prosto, więc w pozycji naturalnej, więc nie jest zmodyfikowany. Nie ma takiej potrzeby. Przy kulturystyce tego nie lubi. Kilo w dół, 11 kilo w dół, a sylwetka jeszcze lepsza. Mimo tego, że mniejsza, nie? Tak jak mówiłem wcześniej. Ale siły to... jest siły same. Mimo, że waga jest uciekała, a siła jest ta sama. Ta sama, bardzo ładnie. Ale to wiedziecie. Bardzo ładnie. Ja myślałem, że będę słabszy. A co, tą stówkę na 10 razy? No, będziemy próbować. Tak? Ty dasz na pewno. Bo jak już stąd wyciągniesz, to myślę, że już pójdzie. Jak już jest ten moment, to bardzo szybko ją wyciągnie. Łopatki, ściągnij, barki, bardzo ładnie, klatka w górę maksymalnie. Ostatnie trzy były już takie. Ostatnie trzy. Ale to siła piekielna. A to ile razy? Wspomniemy na 8. Patryk już sapie. Cztery razy powinien dawać. Niby 110 razy jak 150. Ustawiam na znaczka. Bardzo ładnie. Łopatki ściągnięte. Nadgarstki pilnujemy. Klatka do góry. 3, 4, op! I lecimy. Raz. Dawaj. Dwa. Dobrze. Dawaj. Nie, to chyba 120 to jeszcze chyba dam radę. Dobrze. Wdech, wydech. Na inny ma 6. Zapamiętaj to sobie, jak dotkniesz do klatki, pełna moc. Tak?
łopatki, ściągamy, klatka do góry maksymalnie. Wszystko idealnie ustawione, troszeczkę w tamtą stronę, możesz, ja ci podam. 3, 4, na 3. Dawaj. Op. Raz. Idzie lekko. A nie pomagasz? Nie pomagam. 2. Pat, idzie. Jeszcze raz. Pat. Pat. 3. Nic nie pomagało. Nic. Trzyma. Nic. Dzięki. Na 3. Papa 30. Ja powiem tylko tak. Janusz mógłby z tym pilotem siąść przed telewizorem, ale pilot by zgniótł. Także nie ma takich pilotów. Chyba że pancerny jakiś wycinek. Chcesz jeszcze dawać przy tej nerówki? Chcesz go wykończyć? Znaczy, no ja nic nie czuję. No jak to czułeś. Przygotuj sobie wody. Steroidy. Nie? Ja mówię, teraz jedę, że mają już podać. Już, steroidy. A mówili, że nie biorą. No, a tu, a proszę mówili, bardzo, proszę bardzo, prosto do ust. No. O, ale żeś mu nie wstydł. Sypło się, troszkę nie szkodzi. Ja też muszę wziąć, dlatego go namawiałem. Żeby samemu mieć pretekst. Ja spróbuję na 3, jakbyś mi podał, to by było fajnie. 3, 4. Dobra. Pyro! Zabijesz. Nie, Janusz. Nie, dobrze. Janusz mocno, Janusz to weźmie. 130. Klatka do góry. Łopatki ściągnięte. 3, 4. Op! Ciśniesz. Nie, patrzcie. Lekko. Jeżeli tyłek odejdzie, to co się stanie? Tak jakbyś na płaskiej naciskał. Więc tyłek musi być przyciśnięty do otwarcia. Nie możesz robić dużego mostek. Jeżeli zrobisz duży mostek, to wiadomo, tak jakbyś dół klatki ćwiczył, też płaski się robi. Kąt się wyje. Więc musi być wszystko dociśnięte. Oczywiście klatka cały czas do góry. Musimy zarzucać prawidłowo. Z kolan. Z na kolana. I z kolan do pięciu. Śmiga. Spójrz. W całej fazie ruchu klatka jest napięta. Maksymalnie i góra. Negatywny wolniejszy, pozytywny dynamiczny. Bardzo ładnie. Bardziej kontroluj na dole. O, bardzo ładnie. Wtedy ci powiedzą, że jesteś starszy, masz więcej czasu na ćwiczenie. No. No. Raz. Opuszczamy do dołu. Klatka do góry cały czas napięta. Trzy. Tak. Niż uchwyty, bo uchwyty uwierają cię w rękę. Jak weźmiesz uchwyt i ściągasz, a brama jest ustawiona, widzisz jak. Tak są naciągi. On będzie ci tutaj piłował. Dlatego wolę paski. Jak pasek weźmiesz,
To pasek. Nie rozumiem. No nie będziecie tu żadnie. Prosta technika. Naciągam wyciąg, żeby mi nie siadały sztabki. Klatka do przodu. I w ten sposób. Nie tak. Ale rozumiem. I zobacz, że klatka jest cały czas z przodu. Rozumiem. Cały czas ona jest napięta. Patrz. Rozumiem. Rusza się jak tłok, a więc im bliżej do ściągnięcia, tym wolniej. Wcale nie muszę ich łączyć, tylko pełne napięcie. Zabijcie, tak, całe napięcie. A zobacz, że cały czas barki mam z tyłu. Barki mam cofnięte. A więc nie robię tak, aha, tylko barki mam cofnięte. O tak. A klatkę mam w przód. Niepoprawnie by było, gdybyś miał. To jest niepoprawne. Tak jest poprawne. Ale wiesz, co powiem w razie czego? Że jesteś starszy i miałeś dużo więcej czasu trenować. I nigdy nie pracowałeś jeszcze pisarzem. O, ludzie mówili, że nigdy nie pracowałeś. Nie licząc tego, że pozwalałem w kopalni. Dlaczego on taki silny? Bardzo cięższy. I to mając 18 lat. W latach 70. A to muszę coś mówić. No, wtedy w kopalniach to się nie pracowało. Wtedy się zapierdzielałem w łuk. I to na oddziale wydobywczym. Ktoś wie, co to jest. No właśnie. I jeszcze powiem na przodku. Na przodku tak zwane. Jak ktoś nie wie, to jest najgorsza rzeźnia w kopalni. Na przodku. Dawaj. Dawaj, młody. Idziesz. Kordaj do przodu, bo ci siada. Tak. Bardzo dobrze. Klatka napięta cały czas. Bardzo ładnie. Dawaj. 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 Mocno. Rozciągam go maksymalnie. Też nie pozwalam, żeby barki tu się włączały. Ja wiem, że za ruch... Jeszcze wytłumacz. Ja wiem, że za ten ruch też odpowiada biceps. Częściowo. Ale jak idą barki już w górę, no to idzie już łokieć w górę, to się włącza tutaj przód. A więc my nie chcemy tego. My nie ćwiczymy barków. My barki będziemy robić kiedy indziej. Więc staramy się, żeby po prostu łokieć nie szedł. No, żeby cały nie szedł, tak, kontrolujemy. Przylegał cały czas. Jak delikatnie się uniesie, to nic złego się nie stanie, ale ja proponuję, żeby się nie unosił. Mocno go topnij, no, góra. Tak, bardzo dobrze. I odkrył troszeczkę sylwetkę, żeby go prostować maksymalnie. Tak, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, żeby troszeczkę negatywy zwalniać. Pozytywny. Zapamiętaj, że trzeba go rozciągnąć maksymalnie, a więc tu gdzieś zaczęłeś, o właśnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Rozciągaj go maksymalnie. Na samym dole go maksymalnie rozciągnij. Tak, o to chodzi. Pamiętaj, rozciągnięty mięsień 30%, raz, że lepiej wygląda, dwa, że szybciej rośnie. Bardzo ładnie. Dawaj. Podobnym systemem idziemy jak wcześniej, a więc nie staramy się łapać hantli nie wiadomo jakich dużych i robić niedokładnie, tylko pilnujemy przede wszystkim czucia mięśniowego, pilnujemy rozciągnięcia i rotacja, więc supinacja musi zostać wykonana maksymalnie, więc tak, żeby ten talerz dotykał praktycznie do klatki. I też nie musimy wcale podnosić. Ja wiem, że zaraz ktoś by powiedział, że za ten ruch też odpowiada biceps poniekąd, ale tu już się włącza barka. My tego nie chcemy, a więc tutaj i maksymalny wyprost, a tu zatrzymujemy, tak mocno wyprostujemy, żeby aż poczuć triceps. Aha. W ten sposób prostujemy, tak. Okay. Zapytaj, że póki nie skończysz jednej, to nie zaczynasz drugiej. Rozumiem. Tak i powoli. Aż triceps poczujesz. Tak rozprostować.
Bardzo proszę. Bardzo proszę. Podkręcasz maksymalnie talerz. Jakbyś chciał tu dostać. Bardzo proszę. To jest. Dobrze, idzie. Staraj się delikatnie mocniej. O! Dokręcić. No też dokręcasz. Bardzo. Powiem wam, że Janusz w ogóle nie czuje się zmęczony po tym treningu. No tak się, że jakbym dopiero przyjechał. Jakby dopiero przyjechał. Ja się czuję wykończony z tego powodu, że jednak tam te ciężkie serie były na ławce płaskiej w sztandze. Dałem 130 kilo. To chyba był twój rekord, nie? 130. To jest rekord, tak. No więc... Półtora roku temu rekord miałem 125 kilo. Półtora roku temu. A więc można powiedzieć, że wychodzimy dzisiaj z treningu jako wygrani. Chciałbym wam wszystkim życzyć takiej formy, jaką ma Janusz. Dla mnie przeogromna motywacja. Też chciałbym tak wyglądać w wieku Janusza, bo tu trzeba pamiętać, że ten człowiek ma 67 lat. Ja go traktuję tak na siłowni jako rówieśnika, ale tak naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy czuję ten respekt. Ten człowiek ma 67 lat, więc... Czuję to cały czas i ten respekt jest, ale na siłowni tak traktuję jako rówieśnika z tego powodu, żeby ten trening był po prostu ciężki, no i taką atmosferę wprowadzam, prawda? Żeby Janusz też nie czuł tego, że ma tyle lat, aczkolwiek myślę, że czuję się jak 18-latek, prawda? Czuję się dobrze. Jeszcze na co trzeba zwrócić uwagę, że Janusz jest na redukcji. Na mojej diecie jesteś... Od 1 lutego. Od lutego. Od lutego. Od lutego jest na mojej diecie. Od 1 lutego. I zredukował 11 kg, a dzisiaj targał rekord 130 kilo na sztandze. Mimo tego, że jest na redukcji. To siła jak koń. Jeżeli ktoś chciałby zarzucić teraz, że Janusza nie zmęczyło życie, to już słyszeliście. Prawdopodobnie jak rozmawialiśmy na tym treningu, Janusz pracował w kopalni, kiedy jak miałeś 18-latek, pracował już w kopalni bardzo ciężko. I to nie jest tak, że go oszczędzało życie po prostu. Można powiedzieć, ile lat trenujesz? Pięć lat trenujesz? Rok pod twoją opieką. Rok pod moją opieką. No, 11 miesięcy dokładnie, bo od 1 tak. lutego. Czyli 11 miesięcy pod twoją opieką. 11 miesięcy pod moją opieką i przez te 11 miesięcy zredukowaliśmy 11 kg i sylwetkę, ja wam pokażę jeszcze zdjęcia z przemiany. To po prostu to jest coś pięknego. Tutaj ludzie, którzy Janusza nie znają osobiście, to są w jakiejś tam części to są moi podopieczni, ale też moja żona mówiła, że w polskim sklepie Castleford, polski Martynie. Ktoś jej mówił, co ten Patryk zrobił z tego Janusza, to jest po prostu coś pięknego. Więc wszyscy podziwiają tą formę. I ja cały czas namawiam i będę to robił. Janusz jeszcze troszeczkę się waha. Można powiedzieć, że może nie czuje się za bardzo pewnie, jeżeli chodzi o starty w zawodach. Ale ja namawiam Janusza, żeby wystartował w zawodach i zrobił to po prostu... Żeby sobie też coś udowodnić, prawda? Żeby mieć jeszcze jakąś tam pamiątkę, bo przecież można sobie, tak jak już rozmawialiśmy, można sobie wideo z zawodu wziąć, można sobie zdjęcia z zawodu wziąć i to jest fajna pamiątka. I puchar. Tak. A więc te 4 lata, które trenowałeś, plus te 11 miesięcy tak pod moją opieką, no to nie pójdzie na marne, no zawsze można powiedzieć, że coś, aczkolwiek nigdy nie pójdzie to na marne, może to źle powiedziałem, ale po prostu będziesz coś z tego zawsze miał. I zapamiętajcie, to jeszcze raz powtórzę. Po 50 nie siedzi się z pilotem w ręku przed telewizorem, ale trenuje się ciężko na siłowni i podnosi się 130 kg
w ostatniej serii. Janusz przyjedzie do mnie, obiecał mi, że przyjedzie do mnie jeszcze raz. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że ja już zaczynam się powoli bać, bo cały czas mimo redukcji siła idzie cały czas do góry, prawda? Ja już się zaczynam bać, że nie dam rady na następnym treningu. Ale przyjedzie Janusz, zrobimy bareczki i triceps. Bareczki i triceps. Na razie, cześć, pozdrawiam i to jest wielka motywacja. To jest wielka motywacja. Ja pozdrawiam. Przypinka. No to triceps. 10 razy.